Marzena Kawa, dzień dobry w nowym roku. Z życzeniami, by był to dobry i pomyślny rok dla Państwa. Zaczynamy Teleekspres na deser. Fani aktorki Gal Gadot mają powody do zadowolenia. Od premiery drugiej odsłony przygód superbohaterki Wonder Woman minął nieco ponad tydzień, a twórcy już zapowiedzieli powstanie ostatniej części trylogii. Cameron Diaz wszedł do kin 6 lat temu. Co się stało z rozchwytywaną przez reżyserów blondynką? Nic złego. Cameron po prostu zmieniła życiowe priorytety nowych wyzwań. Przy okazji to dobry czas, aby zadbać o formę, czyli rzadziej uchylać drzwi lodówki, a częściej podnosić ciężarki. Przykładami długodystansowców w tej kwestii niech będą gwiazdy Hollywood, Halle Berry i Daniel Craig. Polak zdobył aż 12 pucharów i statuetek. Teraz proszę wytężyć słuch, bo postaram się je wymienić. W Dubaju kapitan reprezentacji Polski na gali Globe Soccer Awards zdobył tytuł dla najlepszego piłkarza świata. Wygrał także plebiscyt na piłkarza roku FIFA, zatriumfował w Lidze Mistrzów, Bundeslidze i Pucharze Niemiec, a także został królem strzelców wspomnianych rozgrywek. Lepszą przyszłość, bo w modzie w tym roku mają królować wiktoriańskie kwiatowe wzory. Ta para jest połączona kablem, ale co wspólnego z komputerem ma kot? Dlaczego tak bardzo lubi przy albo wręcz na nim odpoczywać? Badacze znaleźli odpowiedź. Cukiernik Grzegorz.